My przyjęliśmy próbki do badań. Ja bym zaproponowała takie jakby podstawowe parametry, które należałoby zbadać, żeby stwierdzić, jaka jest jakość tych produktów. W serze i w tych produktach to na pewno salmonelle i listerie. No i jeszcze może bakterie z grupy coli. To jest pomieszczenie, w którym są przygotowywane nasze próbki, to znaczy tak, tutaj odbywa się naważenie i dalsza część, czyli rozcieńczanie, homogenizacja. Każda próbka jest zakodowana, ma swój taki indywidualny numerek. Pobieramy ją z różnych miejsc, tak żeby to była oczywiście próbka jednorodna. Nie możemy z jednego miejsca, żeby uchwycić te wszystkie drobnoustroje. Tak przygotowaną próbkę łącznie z rozcieńczalnikiem umieszczamy w urządzeniu i tam próbka jest mieszana, czyli inaczej mówiąc homogenizowana. Pobieramy sobie 1 ml do probówki. To jest nasze kolejne rozcieńczenie. Z tego wysiewamy już na płytkę. Teraz tylko trzeba będzie zalać odpowiednim podłożem. Tak przygotowane płytki będziemy teraz wkładać do inkubacji. Włożymy je do 30 stopni. Po 2 dniach inkubacji dostarczonych produktów udało nam się wyhodować jedynie Escherichia coli. Stwierdziliśmy obecność w próbce mięsa z piersi kurczaka. W każdej z 3 analizowanych próbek nie stwierdziliśmy obecności salmonella, chociaż widzimy tu na płytkach niebieskie kolonie. Jednak mogą to być kolonie przypuszczalnie proteus lub ewentualnie citrobakter. Kiedy byłaby tu salmonella, wtedy kolonie byłyby barwy fioletowej.